Bardzo dużo pytań jest, jak te świece odkręcić. To jest Peugeot, Citroen, co tam jeszcze ma ten silnik Volvo też. Świece żarowe 1.6, 1.4 HDI. Pokażę Wam, jak to zrobić delikatnie. No wiadomo, no tutaj do świec musimy się dostać, no to wyciągamy filtr powietrza i filtr paliwa, no to jest mniej istotna rzecz, bo tutaj polega problem na tym, że te żarniki zostają w bloku. Czyli jak to delikatnie odkręcić, aby sobie nie narobić kłopotu. Chciałem to pokazać, bo tam filtr i filtr paliwa nie powinien Wam zrobić problemu, jeżeli zabieracie się za świecę. Także przechodzimy do sedna sprawy. Tutaj jeszcze szybko, jeżeli macie problem z wydostaniem tej wtyczki od świecy żarowej, jak ja to zrobiłem, taki haczyk tutaj spod spodu podciągnięte z jednej, z drugiej delikatnie, pyk i wychodzi, także bez problemu. Na początek sprężone powietrze tam odmuchujemy. To wstępnie sobie chwilę prędzej odmuchałem delikatnie WD-40 tutaj na to malutki psik i zaczynamy. Pamiętajcie, że najlepiej też zrobić na to na silniku rozgrzanym, nasadka 8 mm. Malutka grzechotka, nieduża, bo inaczej możecie urwać i delikatnie kręcicie. Tu już widać jest ciężko, także delikatnie idziemy raz i pół i wracamy. I znowu. Musimy tą po prostu świecę rozruszać w lewo, w prawo. Sorki, kamera się ruszyła. W lewo, prawo. Tutaj już widać, ona stoi. Czyli z powrotem. Tak, aby jej po prostu nie urwać, delikatnie. Niby idzie, ale z powrotem ją wezmę, żeby się ten gwint rozruszał, żeby te WD-40 też tam dalej poleciało. Wiadomo, mogą się trafić bardziej cięższe przypadki. Ale mam nadzieję, że pomoże to tym początkującym takie wideo. Świeca luźno kręci. I teraz modlić się, żeby wyszła w całości. Proszę, mamy, nie? Zobaczcie, nie wiem, czy to na kamerze widać, ale zobaczcie, jak te WD-40 ładnie przesiąkło, nie? Do całości. Tak? Także mam nadzieję, że takie wideo Wam pomoże. Co ja używam na przyszłość. No nowa świeca, nową świecę smaruję smarem ceramicznym tutaj leciutko na gwincie i to powinno pomóc na kolejny raz. Także mam nadzieję, że takie szybciutkie wideo Wam pomoże. Pamiętajcie też dobrze wydmuchać te WD-40 kompresorem, bo jeżeli go napsikacie na dół, to ono będzie stało na cylindrze i później silnik może tego nie obrócić, może tego nie skompresować, tak? Także pamiętajcie to dobrze wydmuchać kompresorem, wsadzić nową świecę i mam nadzieję, że tyle Wam pomogło, coś. W tym miejscu prosiłbym Ciebie o subskrypcję mojego kanału. Dla Ciebie to tak niewiele, a mnie zachęca do działania. Dzięki.